Dzień 474. Dziś najważniejsze wiadomości pochodzą z frontu południowego. Ukraińcy kontynuują publikowanie nowych materiałów z całkowitego wyzwolenia nowych miejscowości. Ukraińska 35 Brygada Morska opublikowała dziś nagranie z oczyszczania domów i wzniesienia ukraińskiej flagi nad Storożewem. Jest to wioska, nad którą Rosjanie próbowali wcześniej zachować kontrolę, a nawet przeprowadzili zmechanizowane kontrataki. Żołnierze piechoty morskiej pokazali również jeden z takich kontrataków, a sądząc po materiale filmowym, Rosjanie użyli kilku oddziałów piechoty wzmocnionych jednym czołgiem i trzema opancerzonymi wozami bojowymi. Ponieważ Ukraińcy kontrolowali lokalne wzniesienie, kontratak został szybko odparty, a cała jednostka szturmowa została wyeliminowana. W momencie, gdy kierowca ostatniego BMP zdał sobie sprawę, że są skończeni, odjechał w przeciwnym kierunku tak szybko, że jeden rosyjski żołnierz wypadł z pojazdu. Okazało się, że miał szczęście, ponieważ Ukraińcy wzięli go do niewoli, podczas gdy pojazd, z którego wypadł, eksplodował na minie. Dzisiaj ukraińska wiceminister obrony potwierdziła również wczorajsze twierdzenia i spekulacje, że Ukraińcy z powodzeniem wyparli Rosjan z Lewadnego i zdobyli ważny przyczółek na kolejnym grzbiecie wzniesień taktycznych. Jeżeli spojrzymy na mapę topograficzną zobaczymy, że z Lewadnego Ukraińcy mogą wygodnie kontynuować odcinanie rosyjskiej obrony. Jeżeli jeszcze pamiętacie, wczoraj powiedziałem wam, że upadek Lewadnego oznacza, że rosyjska obrona w Nowodariwce i Równopilu automatycznie załamie się z powodu zagrożenia okrążeniem i dokładnie to stało się dzisiaj. Widząc, że okno ucieczki zamyka się w bezprecedensowym tempie, siły rosyjskie nie marnowały czasu i wycofały się z Nowodariwki. Siły ukraińskie weszły już do rosyjskich umocnień w osadzie wokół niej, a jak donosi rosyjski wywiad, Ukraińcy rozminowują pole pomiędzy tą osadą a Nowopilem i przygotowują drugi do łatwego i stabilnego zaopatrzenia. Dla dalszego rozwoju operacji kontrofensywnej. Niektóre rosyjskie media donoszą, że siły rosyjskie rozpoczęły potężny kontratak w kierunku Makariwki i zamierzają odzyskać wszystko, co straciły. Jednak wygląda na to, że jest to tylko atak wspierający, który próbuje chronić flanki wycofujących się sił z Riwnopila, ponieważ niektóre rosyjskie media zaczęły już wspominać, że wioska znajduje się w szarej strefie. Wczoraj mówiłem, że wysadzenie zapory przez Rosjan najprawdopodobniej oznacza, że porzucili oni urożajne, ponieważ w przeciwnym razie skazaliby oni na zagładę własne siły, odcinając je poprzez powód. Dziś niektóre media zaczęły potwierdzać, że Ukraińcy pełną kontrolę nad tą osadą i zaczęli dalej rozwijać swoją ofensywę. Aby jeszcze bardziej skomplikować ukraińskie postępy, siły rosyjskie wysadziły dziś drugą zaporę na tej samej rzece, co oznacza, że Ukraińcy nie będą mogli atakować okupowanych osad od wschodu. Ratuje to rosyjską obronę przed natychmiastowym niekontrolowanym załamaniem, ponieważ w tej chwili sił rosyjskim udaje się przynajmniej zorganizować kontrolowany odwrót. Jeżeli chodzi o wschodnią część regionu, walki wokół Nowodonińskiego trwają nadal. Ukraińska czwarta brygada Czołgów opublikowała dziś nagranie, na którym widać jak niszczy rosyjskie fortyfikacje w liniach drzew na zachód od osady i... Poszerza przyczółek. Oczekuje się, że wkrótce Ukraińcy rozpoczną również atak na Kermenczuk, ponieważ są już na podejściu do tej osady. W międzyczasie ukraińskie siły powietrzne kontynuują precyzyjne ataki na rosyjskie bazy wojskowe i stanowiska dowodzenia. Jedno z największych uderzeń miało miejsce w Kenieczesku, który wcześniej był uważany za jedną z najbezpieczniejszych części obwodu hersońskiego, dlatego stopniowo stał się okupacyjnym centrum administracyjnym. Ukraińskie media podały, że razili jeden z największych rosyjskich sztabów na południu. Ukraińcy kontynuują również ataki Heimars na Melitopol, Tokmak i Młoczne. Rosyjskie media potwierdziły, że w wyniku jednego z tych Ataków, Ukraińcy zniszczyli siedzibę dowództwa najwyższego szczebla i wyeliminowali dowódcę 35 armii rosyjskiej generała Majora Goriaczewa. Poinformowano, że tym razem prawie wszyscy rosyjscy generałowie zostali wysłani w kierunku Zaporoża, aby być w kontakcie z tym, co się dzieje na froncie i zapobiec kolejnej katastrofie, nawet szef rosyjskiego sztabu generalnego Gerasimow podobno jest gdzieś na Zaporożu, więc ukraiński wywiad i siły powietrzne są obecnie na wielkim polowaniu. Jeżeli jesteś przeciwko inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ dokonanie zakupów w sklepie internetowym UA Supporter, znajdziecie tutaj wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko wyrazić swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym raporcie.